Cześć, witam was serdecznie w kolejnej dobrej bitwie. Dzisiaj MX-1357 Grind Finals, lajcik, którego bardzo, bardzo lubię. W Plutonie jestem z Jaworem na LTG i z Durwartem na KW3, także dosyć, powiedziałbym, dziwny Pluton, jeśli chodzi o dobór czołgów. Rzuciło nas na Prochorowkę, tryb spotkaniowy, losowanie na dziewiątki. I ta bitewka to będzie długi, taktyczny pojedynek z ciekawymi, że tak powiem, akcjami. I przede wszystkim zobaczcie w niej wszystko, co najlepsze w MX-1357 Grind Finals. Czołg, który niezwykle zyskał po zmianach matchmakingu. On jest losowany teraz znacznie lepiej, ale oczywiście takie losowania jak te również się zdarzają, gdzie jesteśmy na dnie. Ale tylko 3 dziewiątki, sporo 8, 7, także losowanie bardzo dobre. Zobaczcie, co robię w tym momencie, ponieważ mamy 3 lighty w drużynie. Jeden pojechał na E1, Jawor tam będzie działał na środku. No to ja postanowiłem wjechać na górkę. To jest bardzo dobry, słuchajcie, punkt do spotowania również dla lighta. Jeśli widzicie lighta, który tutaj wjeżdża na górkę i spotuje z jednej czy z drugiej strony, to nie wściekajcie się, bo to jest naprawdę bardzo dobre miejsce. A górka w tym trybie szczególnie jest po prostu kluczowa. I tutaj, wykorzystując kamuflaż lighta, możemy poświecić dla drużyny, która tutaj się grupuje. Oni wtedy mają bardzo dobry ostrzał na góreczkę. Oczywiście wszystko zależy od bitwy. Każda jest inna. Każda przynosi inne rozwiązania. 1357 jego wadą, on ma dwie wady według mnie. Jedną z wad to jest ilość amunicji, która kończy się niezwykle szybko, no gdyż jest to niesamowity spammer. Druga wada to jest podnoszenie działa. Zobaczycie, będzie taki moment w tej bitewce, kiedy przez tą wadę nie będę miał możliwości postrzelania, ale wszystko w swoim czasie. Na razie 1-0, 5 wykrytych czołgów, troszkę ze spota, troszkę postrzelane. No i widzicie, to jest właśnie to. To jest ta pozycja, w której, wykorzystując warstwę krzaków, mając lighta z dobrym kamo, można zdecydowanie tą góreczkę po prostu przepchnąć. Ale jak mówiłem, ta bitwa nie będzie łatwa. Jawor tutaj postanowił już sprawdzić, co tam słychać w garażu, także już go w tej bitewce nie zobaczymy. 1357 Grind Finals cechuje się oczywiście tym super spamerskim magazynkiem, które strzela jak karabin maszynowy. Przebicie to 143 uszkodzenia, 90 na PCR-ze, 195 przebicia. Oba te rodzaje pocisków są przydatne, ale dosyć łatwo wystrzelać jedno, jak i drugie. T10, no T10 tutaj trzeba przyznać, że wykazał się niezłym kamuflażem. Na razie nie strzelam, próbuję poświecić dla drużyny. Ten zniknął, co prawda dostał strzała, ale zniknął, także na moim koncie na razie 1000 uszkodzeń i 1600 z asysty. Nie ma niestety już tego lighta po drugiej stronie, także on tam nie świeci, ale również nie ma dla kogo. Jak widzicie, linia 1, linia 2 jest opustoszała. Tutaj stanie w krzaku w tym momencie byłoby totalnie bez sensu według mnie, ponieważ tutaj są siły wroga. Akurat w tej bitwie na górce, no to góreczka nie jest złym pomysłem. Także nie oceniajcie, słuchajcie, lighta po jego pomysłach, bo nie każdy pomysł, który wydaje się oczywisty, jest na pewno najskuteczniejszy. 2-3, próbujemy świecić cały czas. Tutaj tylko Durwart jest na środku z tym super pershingiem, także też nie mam jakiegoś wielkiego wsparcia, jeśli chodzi o zadawanie uszkodzeń. Ale nawet tutaj ci sojusznicy pod górką nie muszą pchać się za bardzo do przodu, żeby mieć dobrą możliwość postrzelania. Tutaj są czołgi, również jest możliwość oczywiście poświecenia torów. Durwart również niestety wita się z garażem. 3-4. Wykorzystujemy warstwę krzaków. Właśnie z tej pozycji możemy również świecić te rejony, możemy zadawać uszkodzenia w te rejony, no i przede wszystkim górkę. A górka, jak widzicie, no jest mocno obsadzona przez wrogów, naprawdę mocno. I będziemy próbować po prostu coś zrobić. Na razie z tego spota bardzo dużo nie wpada, mimo że próbuje. Tygrys 2 postanowił pocisnąć do przodu. No właśnie, on tutaj zacznie zaraz świecić naszych. Emil drugi tam ze środka. No Emil drugi
jak dla mnie w tym losowaniu jest kluczowym zawodnikiem, gdyż dysponuje czołgiem 9 tieru, dysponuje dobrą pozycją w tym momencie, jest niezagrożony z linii E, tam nic go nie będzie klepało. Mamy jeszcze Artę, wróg również ma Artę. Tutaj ten tygrysek, tygrys tutaj no, szarżuje. Tutaj moim największym zmartwieniem teraz to był ten wyjeżdżający tygrys. No i to, że mogę dostać jakąś bułeczkę za sojusznika, po prostu gratisową. Przeładowanie na pociska PCR, ale tutaj pojawia się T10. To bardzo przebiegła T10, zaczaiła się i mój wyjazd, chciałem właśnie pojechać na środek, chciałem tam coś popróbować, musiał się opóźnić o kilkanaście sekund ze względu na właśnie tego spota. Sprawdźmy mój dorobek, 1100 uszkodzeń, 2300 zasysty, czyli no, wynik przeciętny bym powiedział, ale jak na razie gra mądra, skuteczna i przede wszystkim no, przybliżająca nas do zwycięstwa. Nie zawsze szarpanie jest dobre, czasem trzeba troszkę wyczekać, troszkę poświecić, troszkę poczekać, ażby się rozluźniło, tak jak teraz, zobaczcie, jest 8 do 8, teraz zrobiło się więcej przestrzeni, teraz znam rozłożenie na mapie praktycznie wszystkich czołgów, ja wiem dokładnie co gdzie stoi i to jest ten moment, kiedy można właśnie przeatakować, czy to Isa, czy Emila II, czy pojechać po Artę. One w tym momencie są dokładnie w tym miejscu i wiem, co jest na górce. Wiem, że w razie wyjazdu bezpośredniego na dany czołg nie dostanę jakiejś przypadkowej buły z zapletów. Także wykorzystujemy świetną mobilność tego lighta. On ma niską sylwetkę, dobrą zwrotność, dobre przyspieszenie. Prędkość maksymalna to 61 km na godzinę. Pomysł był teraz taki, ażeby z tej linii F czy też G postrzelać sobie do tych czołgów i właśnie zobaczycie wadę MX-57, czyli brak podnoszenia armaty i z tej pozycji niestety nie jestem w stanie, z tej dobrej pozycji nie jestem w stanie sobie po prostu postrzelać w bok czołgów, ale nic to, trzeba znaleźć pozycję po prostu lepszą, która okaże się skuteczna. Czołgi się pochowały, Emil 1200 HP, ginie Isek, Emil na 1167 HP i teraz zaczęły się obliczenia, kalkulacje, ile tych uszkodzeń da się zrobić na tym Emilu. Mamy 90 średnich uszkodzeń, losować można, że tak powiem, różnie, około 90, ale może to być i 80, może być i 110, także to jest w zależności od maszyny naszej losującej. 10-9, cały czas szukam sobie tej pozycji właśnie dobrej, dogodnej do strzału. Szukam, czekam na tego Emilka. On przecież musi podjechać tam do przodu, przecież on nie wie, że ja tu jestem. Musi podjechać, popróbować strzelać te czołgi, które ma po prostu naprzeciwko siebie. Także czekam cierpliwie chwilkę na tego Emila i zobaczymy, co też się wydarzy. Na razie 10 do 9. Manewr, który jest oczywiście wszystkim, jest Emil. Emil na 1100 HP, teraz zaczynam strzelać bardziej, zobaczcie, celnie, ponieważ wiem, że mam mało pocisków. Emil się zorientował i z tego, co widzicie, postanowił po prostu na mnie pojechać, żeby nie dostawać w plecy, także decyzja bardzo słuszna. 983 HP i dostał Emil za 347 i teraz już wiedziałem, że ten magazynek, skuteczny magazynek, który... Jeśli wszystkie pestki dokładnie w tego Emila trafię z przebiciem, będzie możliwość skończenia tego czołgu. To jest kluczowy moment w tej bitwie. Ten Emil jest niezwykle groźny. On tą bitwę po prostu może zaorać. Zobaczcie, no jedzie po mnie, ale jest manewr, jest zmyła. Nie wie co robić, znaczy nie spodziewa się gdzie ja jestem. No i teraz wyjeżdżamy dokładnie tu gdzie chciałem. Jeden strzał, drugi, trzeci, czwarty, cztery skuteczne. Spokojnie, piąty, szósty, siódmy. Słuchajcie, idealny magazynek, powiedziałbym, magazynek na wagę wygrania tej bitwy, chociaż spoilerować oczywiście nie zamierzam, ale ten Emil według mojej oceny był kluczowym zawodnikiem w tej bitwie. Jego wyeliminowanie w takim pojedynku bezpośrednim no, przyczynia się znacząco do tego, że jest szansa na wygraną. Zrobiło się prawie 2000 uszkodzeń, prawie 2700 ze spota, no plus oczywiście ten XP, który tutaj w tym pojedynku siódmego tieru z dziewiątym
bezpośredni pojedynek no, spowoduje, że tego expiku troszkę tutaj nam się nazbiera, ale ta bitewka jeszcze tam się nie skończyła. Jeszcze można ją przegrać, jeszcze można ją wygrać. Zostało 20 pocisków. Chciałem pojechać po Artę, ta się nie ujawniła. Nie wiem kompletnie, gdzie jest Oni, ale spodziewałem się, że może gdzieś tutaj na górce, a może jedzie w stronę Kappa. Jest te dziesiątka. Mam 482 i Oni, pojawia się Oni, niestety. I dostaję spot od tego Onika. No niezwykle, niezwykle zła sytuacja. Jeszcze mnie ten Onik trafia. No i tutaj będzie problem. Zbyt mała penetracja, żeby myśleć o jakimkolwiek przebijaniu tego Onika. Mówiąc szczerze, myślałem, że już powolutku robi się koniec tej bitewki, ale Arta w tej bitwie, 114-2, robi kawał naprawdę fantastycznej roboty i zobaczcie, ja strzeliłem, Oni spadł, także elegancko. Zobaczycie zresztą wynik tej Arty. No po tej bitewce muszę przyznać, że numer 2 w tej bitwie to jest Arta. Ona zrobiła bardzo dużo dobrego, ale na razie skończmy to, zaczęliśmy. Jest Artka, 12-11, niestety trafiłem nad nią. Spamerek. Oczywiście, ponieważ on bardzo szybko skupia, znaczy bardzo szybko przeładowuje między pociskami, no to skupianie jest momentami problematyczne i te pociski potrafią latać dookoła czołgu, ale nie jest źle. 2000 uszkodzeń plus 2800 ze spota, 8 wykrytych. Jak widzicie, jest dystans, wracam na miejsce, z którego zacząłem tą bitewkę. Także była to bitwa początkowo ze spotem górki, później troszkę jeżdżenia, pojedynek bezpośredni, objeżdżanie czołgów. No i teraz skończmy to, zażyliśmy. Została Lorka, która według moda ma 1300 HP. Ponieważ ja jeszcze po prostu nie widziałem, ale ma 600 HP, także można na spokojnie tą bitewkę teraz skończyć. Jeden strzał celny, drugi strzał celny i trzeciego już nie będzie, ponieważ drużyna dokończyła. Zatem zobaczmy sobie wyniki. W tej bitewce wpada odznaka mistrzowska oraz wsparcie. 2319 uszkodzeń, 2 fragi dało, ładny wynik, 1513 bazowego expa, 114-2, tak jak mówiłem, bardzo ładny wynik, prawie 4500 uszkodzeń, 4 fragi i expa naprawdę, myślę, na masterkę 1372. 49 aż strzałów oddanych, 39 trafień, 26 przebić, z dystansu większego niż 600 metrów około 1400, 2800 pospotowane, ponad 6,5 km przejechane i zarobek z kątem premium to prawie 60 tysięcy. Oczywiście z tym bonusem świątecznym plus 36%, także bitewka może bez fajerwerków, ale myślę, że godna uwagi, taka troszkę szkoleniowa. No i chyba tyle, słuchajcie, i tyle z mojej strony. Trzymajcie się, hejka.